Witam was serdecznie na moim warsztacie. Przedwczoraj udało mi się znowu ocalić coś od chuty. Dwa takie, dwa takie fanty jak tutaj widać. Jeden to jest dolnośląski zakład metalurgiczny Nowa Sól, a więc miejscowość niedaleko mnie, Dazamet zamet, taka tabliczka znamieniowa a drugi z fantów to jest bagnet drugowojenny, prawdopodobnie niemiecki. Jeszcze mogę się mylić, bo jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem. W miarę, w miarę stan no jest, jest, jest zarzewiały, ale, ale tardza jest powierzchniowa. I tutaj jest moje pytanie do Was: co z nim zrobić? Pewnie. Przeprowadziłbym renowację. Tylko teraz pytanie: Co byście chcieli zobaczyć? Czy do odrodzewiacza? Czy potraktować go szczotą drucianą? Czy może spróbować zrobić elektrolizę? Jak macie jakieś pomysły, to naprawdę czekam na nie. Myślę. Że można by było fajnie go odnowić, a później, no nie wiem, albo jakaś nagroda dla Was, albo komuś na półkę, albo zostawię sobie. Jest fajny, bo <laughs> przepraszam bardzo, jest na czym pracować, bo jest sporo stali jeszcze. Nie, jest, nie ma głębokich żerów, przynajmniej jeszcze na tą chwilę nie widziałem jakichś takich mega a więc wydaje mi się, że odrdzewiacz albo elektroliza dorobić okładziny i będzie fajny fant a więc czekam czekam na wasze propozycje a bardzo fajnie, że udało się go pozyskać, ponieważ poleciałby pewnie do huty, zostałby przetopiony. I tyle. A tak jednak kawałek jakiejś historii znowu została. Tu jest delikatnie krzywy, ale wydaje mi się, że to by można było bez problemu delikatnie skorygować palnikiem i młotkiem. Dobra, nie przedłużam. Czekam na Wasze opinie. Co o tym myślicie? Czy się nim bawić, czy się nie bawić? Filmy z renowacji jakoś nie idą, ale co z tego? Mogę poświęcić trochę swojego czasu, żeby go doprowadzić do w miarę dobrego stanu. Jakiegoś tam stanu nie takiego jak teraz. Nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia i do następnego, na razie.